Trzeba pochwalić jakość tych planszetek, dodatkowe koperty, sygnowane danymi rozdziałami. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Cudeńka ze wspieraczek. A w tym odcinku Duna Sekrety Rodu od wydawnictwa Portal Games. I teraz pewnie zapytacie, dlaczego ta kooperacyjna, narracyjna gra na silniku detektywa została umieszczona w Cudeńkach ze wspieraczek. Wraz z trwającą przedsprzedażą były odkrywane kolejne bonusy. Także każdy, kto zamówił właśnie w przedsprzedaży, posiada swój unikatowy egzemplarz. A dlaczego unikatowym, to zobaczycie później. Także do pudła z grą były dodane piękne, grube żetony, notkę od portalu i niedostępne już cele z kampanii, których jak widzicie jest cała teka. Najpierw zaczniemy od pudła z grą podstawową, nie ma co dłużej przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się Wieko. Mamy tutaj aktorów z filmu, który właśnie ma premierę w kinach. Arrakis, planeta piasku i przypraw, na dalekim końcu Imperium jest pełna intryg i wojen. Na Dunie zostaniecie wrzuceni w sam środek konfliktu między dwoma wysokimi rodami związanymi z tą niesławną planetą. Złowrogi ród Harkonnenów spiskuje dla władzy i zysku, podczas gdy sojusznicy rodu Atrydów wraz z od dawna uciskanymi przez Harkonnenów Tybulcami przygotowują rebelię. Trzy rozdziały pełne unikatowych spotkań, prolog wprowadzający w grę, oryginalne imersyjne doświadczenie. Od razu oczywiście dodam, że nie będzie tutaj żadnych spoilerów. Instrukcja. Przygotowanie rozgrywki. Zasady podstawowe. Opisany koniec gry. Jak posługiwać się arkuszem postępu. Jak ją przechowywać. No i na końcu właśnie arkusz postępu. Mamy prolog. Rozdział pierwszy, drugi oraz trzeci. Scenariusze są na osobnych kartach, nie są spięte w żadną księgę, a prolog zaczynamy w jaskini w pobliżu muru zaporowego. Oczywiście nic więcej Wam nie pokażę. Mapa Arrakis. Mapa Tel Gezer. Plansza z torem czasu oraz torem konsekwencji. Jest ona dwustronna. Arkusz naklejek umiejętności. Mamy takie umiejętności jak przemytnik, mistrz przetrwania, asasyn, negocjacje czy chociażby przebiegłość. Różnej maści żetony. Fajnie, że są od razu opisane na wyprasce. Żetony broni. Standardowej grubości karton, ale bardzo mocno sprasowany. Jak widzicie, używam siły, nic się nie ugina. Żetony przyprawy.
naprawdę przyjemne, twarde żetony. Żeton postępu. Joker. Oraz żetony konsekwencji. Znacznik czasu. Wygląda trochę jak głośnik. Grube drewienko. Znacznik konsekwencji. Cztery plansze postaci, zwane również planszami sojuszników, fremeński informator, przemytniczka, szpieg Atrydów, oraz żołnierz Atrydów. Trzeba pochwalić jakość tych planszetek. Śliska, a zarazem chropowata powierzchnia. Troszeczkę cienkie, naprawdę bardzo przyjemne w dotyku. Jak widzicie, mamy insert, w którym wszystko ma swoje miejsce. Talia kart, którą sprawdzicie sobie sami. Ogólnie jest to talia kart spotkań. Oraz talia kart ilustracji. Pewnie są to karty powiązane ze spotkaniami, dlatego również ich nie pokażę. Nie ma ukrytego żadnego easter egga. A teraz przejdźmy do bonusowych komponentów. Zaczniemy od notki od autora. Drogi sojuszniku, już 15 października, czyli oglądacie ten film już parę dni po premierze, wprowadzamy w życie ustalany przez nas plan i wyruszamy wspólnie w podróż. Dzięki twojemu dotychczasowemu wsparciu z pewnością dotrzymamy kroku burzy. Wyzbądź się więc lęku, lęk to zabójca umysłu. Tymczasem bądź czujnym i uważaj na zdrajców HSB. Ja tego nie napisałem, ta wiadomość nie istnieje. Jest to list promocyjny od wydawnictwa Portal Games. Znaczniki konsekwencji. Przypomnę tylko, że w oryginalnej grze wyglądają one tak. W grze podstawowej. A tutaj dostajemy konkretne grube drewienka. Zobaczmy, co tam znajduje się w tej tajnej teczce. Bardzo klimatyczna. Mamy woreczek z logiem. Do tego każda nasza postać ma taką oto pocztówkę z krótką historią,
Zapewne są to cytaty z książki. Dodatkowe koperty, sygnowane danymi rozdziałami, ale nie będę tego otwierał. Piękne, duże pocztówki, dosłownie pocztówki, można je komuś wysłać. Telgezer, fajny, duży format, przyjemny w dotyku, papier fotograficzny. Sowitarg. Kantyna Morgany. Lądowisko ornitopterów. Oraz pałac Sorko. Również mamy mapę Duny, jak poprzednio, ale już na grubszym papierze, większa. I ostatnia rzecz to certyfikat. Jak widzicie, jako 66. złożyłem zamówienie. Dziękujemy za wkład w sukces kampanii przedsprzedażowej. Duna Sekrety Rodu. Przyjmij wyrazy wdzięczności od całego zespołu twórców gry. 1 września 2021. Podpisane przez Ignacego Trzewiczka. Ciekawe, czy zostało to podpisane po wydrukowaniu, czy jeszcze przed. I to już cała zawartość bonusowych elementów. Bardzo jestem zadowolony, że kupiłem tę grę w przedsprzedaży. Tak samo jak Wiedeńskiego Łącznika, sporo bonusowych elementów, a ja właśnie bardzo lubię takie dodatkowe smaczki. No cóż, kart nie mogłem wam pokazać, nie lubię psuć zabawy, także pozostaje teraz tylko wybranie się do kina, obejrzenie premiery nowego filmu i zagłębienie się w ten tytuł od Portal Games. I to już wszystko w tym filmie, wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści Duna, sprawdźcie mojego Patronite'a, pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.